Siema, tu Pyza w kolejnym filmie z lasu, czyli wędrówki z Pyzą. Więc zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszy film. Oto z najnowszego wypadu na grzybki. A co uda się trafić, zobaczycie to sami na moim filmie. Więc nie przedłużając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam serdecznie wszystkich miłośników moich leśnych wypraw. Więc zaczynamy. I tak to mniej więcej wygląda. Jedna sztuka na wejściu do lasu. Sztuka, malutki borowik oraz podgrzybek zawitał już na wejściu do lasu. Więc na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 7.01, 1 września 2021, środa. I w ten środowy dzionek, czyli 1 września, jak dzieci idą do szkoły, w tamtym roku powiem tylko taką ciekawostkę, że to samo zacząłem i był wysyp też rok temu, 1 września. Jak ktoś śledzi moje filmy na bieżąco, to wie co i jak. I też wtedy padało. Dzisiaj ma padać, przynajmniej do 11, zobaczcie sami. Więc pada, a my poświęcimy ten dzisiejszy poranek na zbieraniu grzybków. Dzisiaj czeka mnie nocna zmiana. Więc po nocy później nie będzie mi się chciało chodzić, więc jestem wypoczęty, tak to się mówi, przed nocną zmianą, to parę godzin poświęcę na zbieraniu grzybków. A co uda się trafić, zobaczycie sami na moim filmie. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich moich miłośników leśnych wypadów na film z grzybobrania. Powiem tylko jedno, że grzybki się pokazały. W większości są zdrowe, te młode są wszystkie zdrowe, więc trzeba to wykorzystać i najlepiej się chodzi w taką pogodę, gdy nie jest gorąco, deszczyk sobie pada, mało ludzi w lesie, a grzybki rosną całe i zdrowe. Więc przejdziemy troszkę i zobaczymy co i jak. Wziąłem inny koszyk z tego względu, że wczorajsze grzybki, które obiecałem kobietom z pracy, które serdecznie pozdrawiam, czyli panią Jolę i panią Anię. Pozdrowienia dla Was dziewczyny. Mam nadzieję, że grzyby smakowały i tyle. Więc koszyk Ani pożyczyłem z tego względu, że nie miała w co zabrać grzybków, a było ich sporo i dlatego zmiana koszyka. Więc nie przeciągając już dłużej, pochodzimy, pośmigamy i zobaczymy co i jak. Oj, już widzę. Prawuska tutaj się schował. Czyli dwa borowiki, które same wychodzą. Nawet nie ma co przykrywać. Same wychodzą, czyli dwie sztuki. Znów, drodzy Państwo, mamy kozibrodę, więc bardzo smaczny, urokliwy grzyb. Niektóre gatunki są pod ochroną. Jest przepyszny i piękny, jak widzicie sami. I taki grzybek, którego pozostawimy. Zobaczymy tutaj, co mi błyska. Mamy borowika, czyli sztuka, ale tylko jeden. Tylko jednego widzę, tu jest drugi, trzeci i czwarty. I proszę mi nie pisać w komentarzach, że szkoda takich grzybków zbierać,
takich maluszków dla mnie są najlepsze. Najlepsze do marynaty. Zobaczcie sami. Najlepsze do marynaty rarotasy. Tu mamy podgrzybek. Podgrzybek. Szukamy dalej. Grzybków. Tu mamy coś, ale nie. Tu jest borowik. Najlepsze do marynaty. Poczekamy, aż się bardziej zrobi jaśniej. Wtedy będzie nam lepiej je zbierać. Ale teraz szukamy, zbieramy. Jest fajnie. Fajnie. Fajnie i fajnie. Wszystko się myli. Tu jest drugi. Nie, to nie borowik. Tamten nie borowik. To obskoczymy tutaj jeszcze przez chwilkę. Idziemy dalej. Mamy nierozwiniętą kanię, ale zostawimy ją, nie będę przekładał z góry na dół, bo już mówiłem wcześniej, że kania jest delikatnym grzybem, tak samo jak rydze, więc takie przekładanie z góry na dół, z dołu na górę jest niewskazane, można grzyba uszkodzić, więc zostawię ją. Interesują nas borowiki, które maluszki już są, ale szukamy ciutkę większych i więcej. Ale zabawa jakaś jest, spacer po lesie i o to w tym wszystkim chodzi. Deszcz pada, a my śmigamy dalej przed siebie. W całości do marynaty, jak to się mówi, miód z boczkiem. Tak ostatnio, czyli na ostatnim filmie, będziemy chodzić też przy drogach, próbując coś trafić. Oj, 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 oj. Próbując coś trafić. Więc przy drogach. Tak, nie po krzakach, tak aby za bardzo nie zmoknąć. Więc zdrowy, sztuka, idziemy dalej. Jest kolejny. Słabo ukorzeniony leśny przyjaciel. Tu mamy prawuska. Same wychodzą tak słabo ukorzenione. Deszcz pada, jak słyszycie, a my zbieramy borowiki. Zobaczcie, nawet mamy maślaki, 3 sztuki, więc je przytulimy, nie inaczej, nie inaczej, czyli 3 sztuki maślaczków, które przytulimy. Ale bez żuczka,
Muszę cię tu eksmitować, koleżko. I co tu mamy? Kolejne. Tu trzy. Tu kolejne. Trzy. Które przytulimy. I tak to mniej więcej wygląda. Okej. Okej. Szukamy borowików. Ale jak są maślaczki, to weźmiemy kilka maślaków. Będą grzyby mieszane. Różnorodność smaków. I takie mieszane grzybki, wiecie, są, drodzy Państwo, najlepsze. Czyli sosik, jak widzicie. Z mieszanych grzybków. I tu mamy pięknie schowanego naszego borowika. Z długą nogą, ale jest. Poszukamy tu innych. Tam już piękny jest, gwóźdź programu. Widzę. A tutaj co mamy? Co tu mamy? Różnorodność grzybków. Ale szukamy pośród nich borowików, czyli coś takiego. Ale temu zrobię zdjęcie, bo jest ładny. Więc tu sztuka i tu taki ładny borowiczek, któremu zrobimy fotkę. Piękny borowik, który ląduje, jeden i drugi, w naszej rączce. Deszcz pada, pada, ale nam to nie przeszkadza. Nic a nic w zbieraniu grzybków. I tu widzę jednego osobnika, którego bym przegapił. I też jest bardzo ładny. Czyli piękny, śliczny i dorodny, młody obywatel tego lasu. Ślimaczek już do niego się dobiera, a gdzie ślimak zagości, tam grzyb zdrowy w całości. Pamiętajcie o tym. Gdzie jest ślimak, tam grzyb jest cały, więc przepraszam cię, ślimaczku, musisz sobie znaleźć inne towarzystwo, bo grzybek idzie do koszyczka. Czyli coś pięknego. Zdrowy i piękny borowik. Zobaczcie, czyściutki. Czyściutki grzybek. Do koszyczka. Sztuka to sztuka. Śmigamy dalej w tą deszczową pogodę. Pójdziemy trochę tędy. Zmieniłem miejscówkę. Czyli widzicie, całkiem inny las, nie tak zarośnięte, grzybki jakieś trafiają się, niewiele, bo niewiele, ale nie jest taki gęsty ten las tutaj. No, pochodzimy trochę, zobaczymy, w razie co zawsze można przenieść się w inną miejscówkę, do bardziej gęstszego lasu, no ale to zobaczymy, więc na razie pochodzimy tym ładnym widoczkiem i tym ładnym miejscem.
Tutaj coś mamy. To nie to. Ale to jest to. Drodzy Państwo, to jest to. Czyli tego ładnego, oraz tu jest drugi koleżka. Oraz trzeci, który był jeszcze schowany. I mamy trzy piękne borowiki. Idziemy dalej. Zobaczymy tu cięte grzyby. Jak cięte, to może coś być jeszcze. Coś tu było cięte. Ktoś tu był, ciął. No i zobaczymy, może coś ominął. Albo po jego wizycie ostatniej coś jeszcze wyrosło. Więc szukamy pomalutku i zobaczymy dokładnie tutaj, gdzie ktoś ciął grzyby, czy coś nie ma. Czy coś tu nie ma. Nie widzę maluszków. Nie widzę maluszków. Tu nie, to nie, to nie. Nie. A jest. Widzicie? Jednak był tu leśny przyjaciel. Sztuka to sztuka. Zawijamy się dalej. Taki dorodny owocnik. Zdrowy. Zdrowy. I noga też zdrowa. Tutaj ktoś przechodził, czerwone kozaki ciął, widać, nie zabrał, ale ojojojoj, ale tu mamy borowika. Borowika tu mamy, więc go przytulimy. I tak mówię, ktoś ciął kozaka czerwonego, nie zabrał. Prawdopodobnie robaczywy był obok borowiczek. Mamy krzy. Tu zobaczcie, jak ukorzeniony jest borowik, jak sobie rośnie, więc go wyjmiemy i mamy cztery sztuki. Zobaczymy dalej. Jest i piąty. Szósty. Czyli sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Widzicie sami, dziewięć sztuk
koło siebie rosnące piękne świętokrzyskie borowiki. Zabieramy dziewiątkę. Nabijemy. Idziemy, drodzy Państwo, dalej. Już się coś zaczyna dziać w tym moim koszyczku. Ale przegapiłbym, bo tu jeszcze dwa kolejne rosną. Czyli tu maluszek. Oraz tu trochę większy przyjaciel. I mamy dwa kolejne. Więc dokładniej, Pyzuś, musisz tutaj szukać. Tak mówię. Dokładniej tu muszę szukać, ale tu coś widzę, widzę coś. Czerwień jakaś. Jakaś czerwień. Czyli mamy koło tych dwóch rosnącego czerwonego kozaka. Raz podgrzybka. I to przy drodze. Przy drodze. Jak widzicie, pada, a tutaj rośnie piękny prawusek. Już taki ukształtowany, ale z tych młodych. Piękny. Nie inaczej. Tutaj widać, że nikt nie chodził. Były trzy. Nieopodal dalej jest cztery. Oraz maluszek. Pięć. To nie. Mamy pięciu, jednak nie trzy, a pięć z jednego tu miejsca. Ciekawe miejsce. No nie wiem, muszę się wrócić, nie wiem, czy to jest to, czy to nie to. Bo mylą się te grzyby. Nie, to jednak nie borowik. Nie borowik. Więc idziemy dalej, bo jest ciekawie. Ciekawie w tym miejscu. Ciekawie. Oj, 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 jaki ładny borowik. Jaki ładny borowiczek. Szkoda, że tylko jeden, ale pochodzimy, poszukamy takich fajnych grzybków. Tak mówię, trzeba dokładniej szukać, bo tu nikt nie chodził i się trafiają. Trafiają się jakby w stadach, to pojedyncze sztuki. W tą deszczową pogodą pojedyncze sztuki, czyli prawusek. Jeden. Idziemy do kolejnego, którego z daleka widzę. Którego z daleka widzę. Czyli drugi. Więc szukamy dalej. Tych naszych prawusków. Zobaczymy tutaj troszkę z boku. Koszyk zostawiłem niedaleko. Nic nie widzę. O, jest, 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 jest. Widzicie, jak fajnie sobie rosną. Borowiki.
Więc schodzimy sobie dalej i tu mamy do marynaty sztuka 2 i tu jeszcze takie 2 ciut większe. Więc pozbieram te grzybki, obczyszczę, idziemy do koszyczka. Najpierw to obczyszczę, ponabijam i będziemy chodzić tutaj dalej za naszymi borowikami. Mamy pięknego, dorodnego grzybka, prawuska. Zobaczcie, jaki ładny. Jaki ładny borowik. Więc idziemy dalej koło dróżki i zobaczymy, co będzie rosło. Tu coś widzę, czy to borowik, czy kozak. Borowik. Jednak borowik. Zmiana baterii. Jednak to borowik, tak jak pokazałem. Weźmiemy go szybciutko. Mamy sztukę. I tu widzę kolejnego. Kolejnego tu widzę. Czyli tutaj. Dalej nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. I tu jest drugi. Drugi borowik. Ok. Śmigamy dalej. Widzę trzeciego. Widzę trzeciego. Więc go obczyścimy delikatnie. Tak, aby najmniej grzyba stracić. Sprawdzimy. Czysty. Mamy drugi. I z daleka widzę maluszka. Trzeciego. Tu nic nie widzę. To nie borowik. Tu jest trzeci maluszek. Ale pada. Wiecie, jak pada. Mamy 3 sztuki. I znów piękny borowik. A deszcz pada, tak padał, tak pada. Czyli coś pięknego. Coś pięknego. Sztuka i tu obok maluszek. A deszcz jak padał, tak pada. I mamy 2 piękne borowiki. Które przytulimy. Grzyby prawdopodobnie dzisiaj wydam. Część może pójdzie, bo ktoś chciał kupić, więc sprawdzę tylko, czy zdrowy. Góra zdrowa. Obczyścimy maluszka. I widzicie, wypadają z ręki, bo deszcz pada, wszystko mokre, śliskie. I mamy zdrowego, czyli 2 sztuki. Nożyk wkładam i śmigamy dalej. Pod spodem maluszki, tak widzieliście na filmie, a u góry te większe. Więc już nie będę zmieniał lasu, tak aby długo nie chodzić po lesie, nie narobić kilometrów. Więc będę chodził po tym lesie, tak aby napełnić koszyk i wracamy niedługo do domu. Ale to jeszcze długa droga przed nami, aby napełnić cały koszyk. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy dalej, co i jak